Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 10 sierpnia 2021. Dzisiaj mamy troszeczkę tych wiadomości. Nie ma ich za dużo, bo ostatnio bardzo dużo uwagi zwracamy na regulacje. Oprócz tego, czy Bitcoin wybije do 50 tysięcy, i inne sprawy są takie mało mniej ważne, ale przeczytamy o tych, które tutaj się nałożyły w ostatnich 24 godzinach. Zacznę od tego komentarza. Gdzie on tutaj jest? O, w ostatniej audycji CryptoCrew Garver mówi: Po co to tłumaczenie, skoro jest oryginał? Nie rozumiem. No i teraz ja powinienem się rozwinąć na temat myśli, dlaczego tłumaczymy ogólnie tłumaczenia. Ktoś mi powiedział wcześniej, żeby się nie tłumaczyć z tego, ale Garver. Jeżeli wejdziemy na czytaj dalej, zrobił takie coś. Żartowałem oczywiście. Dzięki Fenio, że jesteś na posterunku. Także spokojnie dla tych, którzy potrzebują tych tłumaczeń, mamy je i dzięki, mam nadzieję, że no, te optymistyczne wiadomości z wykresu, które mogą się przełożyć na odwrócenie trendu, mają rację bytu. Także dziękuję wszystkim za komentarze. Do nich powrócimy jeszcze na koniec tej audycji. Zobaczmy, co się dzieje z Bitcoinem. A więc. 45784 dolarów. Byliśmy już w granicach 46,5, 40, nawet prawie 7. 4,4% w górę w ostatnich 24 godzinach. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Ravencoin, 24,1% XDC Network, 22,1% Internet Computer, 15%. Projekty, które sobie nie poradziły, SafeMoon minus 3%, LeoToken, minus 2% i Helium, minus 1,3%. Także widzimy tutaj dalej stablecoiny na tych najbardziej czerwonych. To oznacza, że ludzie wychodzą, ale co widzę? Te można powiedzieć hmm, wzrosty nie są takie kosmiczne, jak mieliśmy wcześniej. Wiecie po. Bo... 40-30%, tutaj mamy 24%, no nieźle na tych trzech projektach, ale tak ogólnie, e, poza tymi 10 projektami, może FTX token, widzicie, dalej sobie tutaj rośnie nieźle, a Avalanche, czy inne Ending Coin, o, mamy tutaj no już te, które są poniżej 10%, także to odbicie ostatnie, nie jest takie, wiecie, Bitcoin rośnie, a nagle altcoiny wszystkie odżywają. Na razie jeszcze jest przyczajony tygrys, ukryty smog, i wszyscy czekają, co tutaj się wydarzy ewentualnie, więc będziemy obserwować oczywiście to. Zacznijmy może od egzotycznych nazewnictw na wykresie, tego jeszcze nie widziałem, tak jak tutaj jestem z wami od 2018 roku, także co oznaczają trzej biali żołnierze na wykresie i też mamy trzy białe wrony, o ile tutaj dobrze widzę, tak? Dalej zobaczmy, tak, wrony. Także dobra, jeżeli jedzie teraz danko. Kolacyjka, odprężcie się, spokojnie wytłumaczymy, o co chodzi z trzema żołnierzami. A więc cena Bitcoina po raz pierwszy od miesiąca osiągnęła 46 tysięcy, po najgorszej w historii wyprzedaży w drugim kwartale. Forsowanie trwało dłużej niż wczorajsze cotygodniowe zamknięcie, a kluczowe zamknięcie oczywiście, które pozostawiło po sobie niezwykle bycze wezwanie do bitwy. I tu mamy tych trzech białych żołnierzy, Wzór ten jest oznaką silnego trendu wzrostowego, ale często pojawia się z udaniem słabości. Oto więcej o potencjalnym ważnym wzorze i jego znaczeniu dla obecnego rynku i cyklu kryptowalut. Czyli mamy te trzy zielone świece. Tutaj mamy przedstawienie różnych formacji, trzech białych żołnierzy. Troszeczkę pewnie tutaj niektórzy będą. Um, Ci, którzy są politycznie nastawieni, dlaczego mamy White Supremacy. Tutaj zaznaczono, dlaczego nie trzech czarnych żołnierzy, tak? Oczywiście nie jestem z tych, ale znajdą się tacy, więc Inwistopedia mówi o free wild soldiers. Sugerują silną zmianę nastrojów rynkowych i charakteryzuje się trzema korpusami świec o podobnej wielkości z rzędu. Ważne jest, aby pamiętać, że silne ruchy w górę mogą stworzyć tymczasowe warunki wykupienia. Kontynuuje strona. Jeśli formacja jest prawidłowa, może dojść do krótkotrwałego zniesienia, a następnie gwałtownego trendu wzrostowego. Podobny wzorzec pojawił się prawie rok temu, do dnia dzisiejszego, a wynikiem było 9 miesięcy najsilniejszego trendu wzrostowego, jaki kiedykolwiek widziano. Czyli tutaj wracamy do tego kwadracika po lewej i 9 miesięcy widzicie, co się dalej ewentualnie działo. Przykład jeszcze jest no przeciwne tego, co tutaj może się wydarzyć. Przykład trzech czarnych wron z krypto z półłapką i bez niej też jest taki wykres. Zobaczcie, ile się nauczymy tutaj tych wykresów podczas naszej eskapady w kryptoświecie. Więc mamy trzy czarne wrony również i one oznaczały oczywiście spadki, tak jak w 2019 roku z 14 tysięcy pojawiły się czarne wrony. Zobaczcie, nadleciały i nagle zeszliśmy do 3 tysięcy. Jest yy... No to zastanawiające, jeżeli ktoś, ktokolwiek kiedy będzie Was pytał o takie coś, czy mamy takie formacje na wykresie, oczywiście mamy i tutaj widzicie, co mogą one oznaczać. Teraz jesteśmy na trzech żołnierzach. No i pytanie, czy no, ta delikatna konsolidacja, która może teraz nastąpić, taki nudny rynek, będzie tak jak wcześniej? A chwilę później, zobaczcie, co się działo z ceną. Bitcoina. Ile to jest? Raz dwa. To jest tygodniowy wykres, także raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć tygodni. To nieźle. Dwa miesiące takiej konsolidacji bocznej. Faktycznie, wtedy do końca roku, na święta, może te kosmiczne ostatnie wzrosty. Zobaczymy, co będzie się działo też z Binance, z innymi giełdami, jak te regulacje będą cisnąć to, co się tutaj dzieje. Chociaż powinniśmy wykresy położyć na jedną stronę szali, a na drugą to, co się dzieje wokół wykresów. No i wtedy ewentualnie na takiej... W zasadzie grać jedni tylko na wykresach, inni tylko i wyłącznie na wiadomościach, a, wszyscy, a niektórzy to łączą. Także wszystko zależy, kto co lubi. Tu mamy wytłumaczone to, co może się wydarzyć po takiej dużej eskapadzie tygodniowej. Może mieć chwilowe ochłodzenie, nieduże, ale chwilę później świetnie to będzie wyglądać w dłuższej perspektywie. Daily Hodel mówi o pseudoanonimowym anonimowym analityku, znanym jako Immortal. Które ma około 60 tysięcy obserwatorów na Twitterze, obserwujących bardziej obserwatorów. Każdy z lunetą patrzy na jego wykresy, tak mi się skojarzyło od razu. To, że Litecoin jest gotowy do teleportacji na 200 dolarów. Immortal twierdzi, że LTC wydaje się budować wsparcie na szczycie kluczowej EMA, wykładnicza średnia krocząca, tutaj dokładnie. No, i może być gotowy do wybuchu. Ostatnie ostrzeżenie LTC może eksplodować, więc jeśli chodzi o bitcoina, inwestor spodziewa się, że największe na świecie krypto pod względem kapitalizacji rynkowej ostygnie. No, jeżeli ostygnie, to by się zgadzało z tym poprzednim newsem na chwilę dokładnie i zacznie szlifować, zanim zacznie szlifować jeszcze 60 tysięcy dolarów we wrześniu. Do września mamy 8 tygodni, koniec września by to oznaczało i oczekuje czegoś takiego na BTC, zobaczmy, czyli takie delikatne ostygnięcie, nawet spadki tutaj 40-50 w tych granicach. A potem już od września powiedzmy końcówki czyli zupełna odwrotność tego, co bym mówił Jackowski. Ale Jackowski pamiętajmy, że nie mówił o krypto, tylko o. Zwykłej o tym mówiłem już wcześniej, jeżeli ktoś nie słuchał analizy technicznej KryptoCrew, to tam przytoczyłem ostatnio Jackowskiego, jego ostatnią audycję chyba z wtorku z zeszłego tygodnia czy środy, gdzie mówił o dwóch poważnych krachach na giełdzie bardziej. Mówi dwa poważne krachy. Teraz pytanie, czy dwa poważne krachy to jest rynek giełdy, czy rynek złota, towarów wartościowych, czy bitcoina, czy, czy kryptowalut. Nie wiemy tego, ale mówi o dwóch poważnych krachach. Bardziej to wychodziło z tego, że jeden wcześniejszy, mniej ważny, a drugi taki bardziej poważny. I teraz będziemy no, we wrześniu. Październiku myśleć, czy znowuż Jackowski miał rację, czy, czy nie do końca. A ten popularny trader, już wracając tutaj do tego artykułu, mówi o tym, że Bitcoin może osiągnąć nowe rekordy w czasów do listopada. Mówi jednak, że i lub przejęcie kapitalizacji rynkowej Bitcoina przez Ethereum jest w kartach wiodącej platformy inteligentnych kontraktów. Ostatnio bardzo dużo osób ze świata krypto zastanawia się, czy Ethereum nie wyprzedzi Bitcoina, w tym wypadku BTC, bo no tak po prostu tutaj niektóre talie kart tarota się ustawiają, oczywiście żartuję z tym, ale niektórzy mają takie przeczucie, po prostu że Ethereum nagle co nie jest hmm, można powiedzieć biorąc pod uwagę poprzednie czasy historię, to Ethereum faktycznie kiedy Bitcoin robił dwukrotność, czterokrotność, to Ethereum Lubiało robić ośmiokrotność w tym samym czasie. I teraz pytanie, czy będzie dawał znowuż więcej zarobić niż, niż BTC? Więc w chwili pisania tego tekstu Ethereum do BTC jest notowane po 0,068 BTC. Tutaj mam dokładnie. Czyli wart jest 2,900. No i właśnie te prognozy Immortala oznaczają wzrost o 61% dla pary w czasie krótszym niż 2 miesiące. Jeśli Ethereum BTC osiągnie swój cel, to będzie 4779 dolarów. Czyli tak wygląda nasze ryzyko wejścia w Ethereum pod względem do BTC, jeżeli ten pan Immortal ma oczywiście. Rację. Mamy też ostatnie newsy z poprawki dotyczącej kryptowalut o wysokiej stawce dla rynku krypto w Stanach Zjednoczonych, która nie osiągnęła jednomyślnej zgody Senatu w USA po przedstawieniu poprawek do pojedynku w sprawie szkodliwego zabezpieczenia krypto, czyli no wiecie, te regulacje niestety... Nie są tutaj za pan brat z kryptowalutami. Jednak wysiłek z ostatniej chwili okazał się ostatecznie daremny, ponieważ senatorowie Richard Shelby i Bernie Sanders sprzeciwili się poprawce z powodu sporu o wydatki wojskowe. Shelby poprosiła o 50 miliardów dolarów poprawki obronnej do ustawy, która nie spodobała się Sandersowi, a zmiana języka ustawy infrastruktury o wartości 1 biliona dolarów była możliwa tylko za jedną głośną zgodą. Odkąd senat postanowił w poniedziałek powołać się na Tutaj, właśnie takie stanowisko. Oznacza to, że nowelizacja nie wejdzie do ostatecznej ustawy. A senator Ted Cruz i niewiele osób mówi o tym, a ja Wam powiem, że Ted Cruz jest osobą, która jest pro-Donald Trump. Od dawna praktycznie słowo w słowo jest po tej samej stronie. Nawet tutaj tych wszystkich rzeczy, które się dzieją związanymi z audytami. Po wyborach ostatnich prezydenckich, mówi tutaj, jest bardzo pro przeciwny tej całej nowelizacji ustawy, więc powiedział, że ustawodawstwo może zniszczyć branżę. W tym organie nie ma pięciu senatorów, którzy naprawdę rozumieją, jak działa krypto. I co dalej? Podczas gdy walka w Senacie już się skończyła, lobby kryptowalut skieruje teraz swoje zasoby do Izby Reprezentantów, jak twierdzi Jerry Brito z Coin Center. Także spokojnie będziemy informować, na razie jest nie do końca zabezpieczona ta sprawa przeciwko krypto, bo sprzeciwiają się do innych spraw, niekoniecznie związanych z kryptowalutami, czyli wydatki wojskowe tutaj są przedmiotem sporu, a nie to, co się działo z kryptą. Więc z jednej strony dobra wiadomość, bo nic nie zostało zmienione, z drugiej strony szkoda, że nie chcą zmienić tej ustawy o krypto, tak? tylko nie zgadzają się wydatki wojskowe, więc będziemy obserwować oczywiście to. A jeżeli ktoś jeszcze tutaj, wiem, że w komentarzach komentowaliście wcześniej, że Donald Trump wypowiadał się oczywiście przeciwko Bitcoinowi, to chciałbym tylko powiedzieć też jedną inną rzecz, że... Wtedy, kiedy Donald Trump był wy wy wybierany w 2016 roku, to sprawdźcie sobie cenę bitcoina. Jaki to był rynek dla bitcoina w tych latach 2016-2020, zanim został zniesiony? Teraz pytanie, co tam dalej się wyda wydarzy z tymi audytami. No i też pytanie o Garego Genslera i drugą stronę płotu, czyli tutaj już administrację Bidena. Kto był bardziej pro krypto, a kto mówił, że, no, okej, okay, może to być jakiś tam skamik, ale nic nie robił z tą sprawą. Tak samo jak wiemy, jeżeli chodzi o szczepionki, Donald Trump też wprowadził szczepionki bardzo szybką drogą, ale pamiętajmy, że zawsze dawał wybór osobom, które chciały te szczepionki wcześniej i które nie chciały tych szczepionek, żeby zawsze dawać wybór ludziom. A tutaj już widzimy, że no już jest taka narracja, jaka jest w niektórych krajach. Pytanie co dalej i obserwujmy to z administracją Bidena będzie, jeżeli chodzi o szczypawy, tak? Więc... Miejmy to na uwadze, że podczas 2016-2020 świetnie sobie krypto radziło. Teraz mamy nowy rząd i nagle mamy bardzo duże problemy regulacyjne. I to wejście pod uwagę, a jak to tutaj mówiłem, Ted Cruz jest bardziej po stronie byłej administracji niż tej, a ostatnio on się stał takim naprawdę dobrym kongresmanem, którego powinniśmy śledzić ze względu na to, że broni krypto. Więc. Samo się mówi, kto bardziej jest pro krypto z tych dwóch administracji. A jeżeli chcecie się przeprowadzić do Izraela, na przykład Mossad, czyli Krajowa Służba Wywiadowcza w Izraelu, poszukuje lidera eksperta w branży fintech i walut cyfrowych. Lista obowiązków obejmuje pracę z czynnościami związanymi z rozwojem systemu, planowanie, inicjowanie, prowadzenie, no i to jest zgodne z ofertą pracy. Stanowisko Mossadu obejmuje również dogłębne zrozumienie tych sfer oraz wiedzę fachową w zakresie fintech, walut cyfrowych i e-commerce, a Izrael zaczął ostatnio wykazywać zainteresowanie kryptowalutami na wszystkich poziomach, w tym inwestycjami w Grayscale, Bitcoin Trust i bojownikami Hamasu, wykorzystującymi darowizny w krypto. Więc tu się ta oferta pracy i oby ktoś by mógł tutaj w przyszłości złożyć oczywiście rezygnację z tej pracy i pójść dalej, bo wiemy jak się kończą często oferty pracy z jakąkolwiek służbą wywiadowczą. Narzędzia KYC mogą zminimalizować kłopoty z amerykańskim rynkiem kryptowalut. Mówi dyrektor jakiej giełdy? O FTX, ta która wychodzi, można powiedzieć... Hmm, obronną ręką z tego, że te regulacje nadal cisną bardziej Binance niż inne giełdy i FTX może się stać takim kolejnym Binance, ale ja będę obserwował, co się też dzieje w przypadku regulacji FTX-a, tak? Wiadomo, że wszedł na rynek amerykański, już tutaj sponsoruje stadiony i inne rzeczy, świetnie to wygląda, nie zawsze sponsorowanie stadionów czy jakiejkolwiek F1 formuły wiązało się z tym, że nagle ten projekt był z nami za 3 czy 4 lata, także już mówię o drugiej stronie po to, bo wiemy, że różne polskie projekty miały już piękne afisze reklamowe na różnych spotach czy miejscach w Formule 1 i nie tylko, robiły piękne, wielkie wystawy. A potem okazywały się po prostu wielkimi skamami. Więc miejmy nadzieję, że tak nie będzie w przypadku FTX, tylko mówię, że nie zawsze to oznacza, że coś jest faktycznie wielkiego. Ale FTX będzie teraz używać numerów telefonów do potwierdzenia jurysdykcji i nazwisk użytkowników, a także do testowania nowych narzędzi KYC. Ciągła kontrola regulacyjna zmusiła wiele firm kryptograficznych na całym świecie do Zamknięcia wielu podmiotów, i tutaj sam, sam bankman fried dyrektor generalny znanej giełdy, FTX mówi o tym, że no, muszą tutaj wejść w wysiłki KYC, kiedy dojrzewamy jako firma budujemy nasze kontrole, znajdując i wdrażając więcej sygnałów, stwierdzili właśnie w tym wypadku. Więc sprawdzamy numery telefonów użytkowników z ich nazwiskami przesłanymi w KYC w celu ich dalszej weryfikacji. Kiedy to nie zadziała, lub nie ma danych, będziemy wymagać KYC. Poziomu drugiego w celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji witryny w przyszłości, więc tu widzimy, że no niestety regulacje dochodzą nawet do tego nam znanego z ostatnich fajnych wiadomości sponsorskich w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o, o tą giełdę FTX. Bing mówi nam o Audi, jak to się mówiło o Wielkiej Brytanii. Przypomnijcie mi, Audi? Chyba tak. BMW, pamiętam, było BMW. Niektórzy już. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mówią BMW, już się przyzwyczaili do tego. I tak się zastanawiałem, Audi, Audi, Audi po polsku, Audi chyba w Wielkiej Brytanii, ogłasza wydanie NFT na protokole XNFT. nft Audi ogłasza wydanie limitowanej edycji NFT. Niemiecka firma motoryzacyjna wyprodukuje NFT w protokole XNFT. nft Ogłasza się największym protokołem NFT, będąc platformą agregatora dla systemu NFT. Zobaczmy, co dokładnie. Jako część wydania Audi zaprezentowało 15-sekundowe wideo z tekstem w języku mandaryńskim. <grymne> Wiadomość pojawiła się również na chińskiej platformie Weibo, wzbudzając wiele radości wśród społeczności krypto. Audi wspólnie wyda limitowaną edycję NFT z FAW, Volkswagen, Rob Report i N NXNFT. NXNFT ogłasza się największym protokołem NFT i jest platformą agregującą dla niezmiennego systemu tokenów. Firma nawiązała strategiczne partnerstwa z Dark Horse, G Center, Larva oraz Komitetem ds. Nauk i Technologii w Chinach. Otrzymał również inwestycje od Huobi Labs, Fundamental Ventures i Continue Capital. Przemysł samochodowy może być kolejną popularną niszą NFT, która została już przyjęta przez świat sztuki i sportu. Szkoda, że tylko w Chinach. Ja bym chciał widzieć ogólnoświatową, powiedzmy tutaj, wersję Audi czy Audi, która wychodzi <grywnie> oczywiście na rynek, no to polscy reklamy, nie się pojawiają NFT w Audi, nie się pojawiają w Niemczech, nie, nie tylko w Chinach, więc zobaczymy, czy faktycznie za chwilę nie wyjdzie informacja o tym, że Audi nie ma z tym nic wspólnego, oby nie, jak wcześniej z innymi wiadomościami, ale świetna wiadomość, na pewno, która pompuje rynek NFT. Circle stworzył stabilną monetę USDC, która obecnie ma w obiegu około 27,5 miliarda dolarów, no i teraz firma będzie nadal ściśle współpracować z regulatorami, aby zachować zgodność z obecnymi i przyszłymi przepisami. Niektórzy mówią, że to jest dobra wiadomość, bo wiadomo, idziemy w regulacji. Niektórzy mówią, że niekoniecznie, bo tutaj akurat firma złożyła wniosek do SEC, aby stać się zarejestrowanym bankiem narodowym. O co tutaj chodzi? Złożyli wniosek do SEC, no i firma rozpoczęła proces przekształcania się w Narodowy Bank Komercyjny z pełną rezerwą. Bank działałby pod czujnym okiem, Rezerwy Federalnej. I tutaj niektórzy widzą: O, jak to firma krypto, Rezerwa Federalna, Departament Skarbu USA, Biura Kontrolera Waluty, Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów, FDIC, LR, wierzy, czy jest to oczywiście w tym wypadku no, generalny dyrektor, że to oczywiście cyrkul, że cyfrowa waluta może zmienić cały system finansowy, czyniąc go bezpieczniejszym i silniejszym. Czy lata temu uruchomiło z tego USDC, to oczywiście wiemy, no i teraz właśnie będą pieczętować tą współpracę z Federalnym bankiem, Rezerwą Federalną, o to, żeby mogli pewnie nadal istnieć. Mówiliśmy o tym chyba z pół roku temu, może troszeczkę nawet dalej, gdzie zaznaczyliśmy, że firmy, które będą chciały zostać w stablecoinach, będą w jakim stopniu musiały współpracować z federalną rezerwą, bo wiemy, że federalna rezerwa może mieć po prostu immunitet, czy monopol na wydawanie jakiejkolwiek stablecoinów w niedalekiej przyszłości, więc tu e, Circle wychodzi naprzeciw i już tutaj będzie takim potulnym kotkiem pod federalną rezerwą po to tylko, żeby istnieć dalej w tym ekosystemie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Koń telegraf przybliża nam te regulacje, które wchodzą w Stanach Zjednoczonych, jeżeli one zostaną zatwierdzone. Jakie zmiany czekają górników, na przykład Bitcoina? Więc zobaczmy, co będzie deklarowanym celem tej zmiany polityki. Czyli górnik będzie mógł być brany pod uwagę jako broker. Jest to poprawa poboru dochodów podatkowych od zysków kapitałowych z kryptowalut poprzez zwiększenie zdolności poborców podatkowych, czyli wiadomo, taka osoba będzie musiała już. Odprowadzić podatki, ponieważ górnicy kryptowalut regularnie weryfikują transakcje, które przynoszą aktywa cyfrowe, takie jak krypto. W imieniu posiadaczy krypto wydaje się, że ci górnicy spełniają tę definicję brokera. Nic dziwnego, że wiele osób z branży krypto zgłosiło obawy do tej sprawy, dlatego niektórzy mówią: Dobra, wyprowadźmy to poza Proof of Work i będzie Proof of Stake, i tam niech sobie walczą dalej. A niektórzy mówią: No gdzie? Nawet i Proof of Stake może nie do końca. Więc. Jakie są bezpośrednie konsekwencje zdefiniowania górników jako brokerów? Po pierwsze, górnicy, przynajmniej ci zlokalizowani w Stanach Zjednoczonych, podlegaliby znacznie zaostrzonym wymogom dotyczącym raportowania do Urzędu Skarbowego czyli fiskusa. Koszty dla górników związane z przeszyganiem takich wymogów będą prawdopodobnie duże i w dużej mierze stałe. Górnicy musieliby ponosić te koszty niezależnie od tego, ile mają mocy wydobywczej i zanim wydobędą jeden blok. To zniechęci do wejścia i prawdopodobnie spowoduje bardziej centralizowaną kontrolę lub koncentrację mocy hashrate'u czy górniczej. Po drugie, ci brokerzy górnicy byliby odpowiedzialni za spełnienie przepisów KYC. Biorąc pod uwagę pseudoanonimowy charakter w większości krypto, taka polityka ograniczyłaby rodzaje transakcji, które brokerzy górnicy mogliby przetwarzać do transakcji niekoniecznie anonimowych. Jak to działa? Przypuszczalne zarejestrowanie się u górnika, na przykład łącząc moje prawo jazdy z adresem Bitcoina, wtedy wiadomo, że no, tutaj mamy już osobę znaną, która wydobywa różne bloki, i wtedy może to prowadzić do koncentracji, bo być może lepiej byłoby, gdyby zarejestrowała się taka osoba u większego podmiotu, a może wszyscy powinniśmy po prostu użyć Coinbase i pozwolić górnikowi na obsługę transakcji w imieniu Coinbase. Ponownie wpływ tutaj ma większa koncentracja mocy. W połączeniu polityka ta prawdopodobnie zwiększy koncentrację w wydobyciu kryptowalut w USA, jednocześnie podnosząc koszty wydobycia i prawdopodobnie zmniejszając ogólną ilość no, hashrate'u, która ma miejsce. Oznacza to, że polityka ta odsunęłaby wydobycie w Stanach Zjednoczonych od tutaj grup anonimowych, super jakichś wiadomo ciemnych, opisanych niedawno przez senator Elizabeth Warren, ale być może zwiększyłaby zależność użytkowników od takich anonimowych, super. Spraw. Do czego to może doprowadzić, jeszcze o czym tutaj nie piszą, to pamiętajmy, że jeżeli jest atak 51% i mamy górnika, który na przykład chce przetworzyć taką transakcję, a jest na nią KYC i na razie to może wejść w Stanach Zjednoczonych, to wtedy do czego dochodzimy? Właśnie do takiej rzeczy, że raz, że się nie opłaca takiemu górnikowi powiedzmy tutaj przetwarzać jakieś anonimowe transakcje lub atakować konsensus, bo wtedy w momencie, kiedy taki atak nastąpi, wszyscy wiedzą, kto o nim był, i traci wszystkie swoje maszyny. Dziękuję, do widzenia. Może w tym kierunku to wszystko idzie, w Stanach Zjednoczonych przynajmniej. Wiemy, jakie tam ostatnio były ataki, też na różne inne rzeczy, niekoniecznie związane z Bitcoinem. Tam są przewrażliwieni na te ataki hakerskie, a taki atak hakerski mógłby być podsunięty pod rolę właśnie 51% ataku w przypadku. Mocy wydobywczej Bitcoina, czy jakiegokolwiek konsensusu, proof of work. A wtedy, jeżeli ktoś jest z KYC, wiadomo, jak to jest, tak, w życiu codziennym, jeżeli wychodzicie, bardzo łatwy przykład, wychodzicie do pracy, wychodzicie gdzieś e, gdziekolwiek, i każdy z was na to chyba trzymacie fason, utrzymujecie swoje ryzy. Niekoniecznie jesteście hejterami czegokolwiek. Oczywiście. Można, nie ma problemu, a jeżeli ktoś jest już anonimowy w internecie, to wiecie do jakich akcji dochodzi w komentarzach czy innych rzeczach. I tak samo może być właśnie dzięki tej regulacji, lub nie. Pytanie, czy to wejdzie, czy, czy, czy nie do końca. Do czego to może doprowadzić? No, do konsolidacji lub koncentracji mocy górniczej, wydobywczej, jeśli nowe przepisy, w szczególności wyznaczanie górników przez brokerów, zostaną wprowadzone w życie. Prawdopodobnie możemy spodziewać się podobnego wpływu w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, czy to zaraz nie pójdzie dalej, tak? Więc zobaczymy, bo taka inna rzecz, która mi się kojarzy z Garym Genslerem, to to, że on uwielbia, jakby to powiedzieć, Uwielbia dzieło Satoshi Nakamoto, czyli bitcoina. Pytanie, czy wie, kim jest Satoshi Nakamoto, albo czy wie, czym jest bitcoin? I czy te wszystkie prawa, które teraz wchodzą, są związane z tym, żeby wspierać tą technologię, czy żeby jej po prostu podłożyć jakąkolwiek inną możliwość ucieczki od tego oryginalnego zamysłu? Czy po prostu no nie znają się na rzeczy? Nie wiem, nie mnie oceniać, ale próbuję łączyć kropy i czasami zastanawiam się nad tymi faktami różnych tutaj regulacji, które nadchodzą, które są no, kontrowersyjne z jednej strony, z drugiej strony doprowadzają nawet do obrony sieci 51% ataku. Bo jeżeli mamy KYC górnika, to dwa razy się zastanowi, czy chciałby taki atak przeprowadzić, tak? Ale tutaj już byście musieli zasięgnąć porady z, no, z historii, tego co się działo, jeżeli chodzi o. o Całą historię Bitcoina. Także jeszcze, jeżeli ktoś nie przeczytał dziesięcioletniej historii walki o skalowalność, walki o to, czym albo czym jest dzisiaj Bitcoin, no to tutaj macie w głowie twórcy Bitcoina. Oczywiście nie często to przypominam, ale jak już jest temat bliski, no to podpowiem wam, że jest. Albo szukamy za darmo w internecie. Też tak można. Mamy też publikację Tetera, gdzie wiemy, że musi teraz wydawać okresowe raporty księgowe po zawarciu ugody z biurem prokuratora generalnego z Nowego Jorku w lutym 2021. No i tutaj Tetra Holdings Limited, firma stojąca za USDT stablecoinem, opublikowała w poniedziałek raport niezależnego księgowego, twierdząc, niezależny, który, że jego tokeny są w pełni zabezpieczone przez jego rezerwy. Mur Cayman, sieć księgowa z siedzibą na Caymanach, zapoznała się z najnowszym skonsolidowaniem. Dowanym raportem dotyczącym rezerw Tetera, i ustaliła, że firma wywiązała się ze swoich zobowiązań rezerwowych za okres, który zakończył się 30 czerwca 2021. Zgodnie z raportem mamy tutaj pełną, można powiedzieć, no, pokrywalność tych zasobów. Oczywiście nie mówimy tu tylko o gotówce, bo wiemy, że ta gotówka pozostawia nam wiele do życzenia w przypadku Tetera, są to różne Formy zabezpieczenia, no i te skonsolidowane aktywa, te teraz wyniosły co najmniej 62 miliardy w okresie sprawozdawczym, w tym kiedy trwał audyt. Więc na razie wszystko cacy, nie ma problemu. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, oczywiście, też w tym wypadku. No, samego prokuratora generalnego Nowego Jorku po tej atestacji. Tą wiadomość powinienem troszeczkę wcześniej tutaj wrzucić, bo szukałem i myślałem, że ją gdzieś zgubiłem. Ale na samym początku mówiliśmy o cenie Bitcoina. Ma na celu 50 tysięcy, ale realizacja zysków wydaje się nieuchronna. Czyli będzie tutaj, hmm, można powiedzieć, pewna bariera do przeskoczenia zanim osiągniemy te 50 tysięcy. Przynajmniej z tego newsa się dowiadujemy. A więc Bitcoin wygląda na to, że po kolejnym zwyżkowym ruchu może dojść do 50 tysięcy, ale najważniejsza bariera, jaką tutaj zauważałem, już tutaj skrócę ten temat, to jest to, żeby obserwować Bitcoin na granicach 48, 640 a 50 tysięcy, bo właśnie na tym poziomie inwestorzy mogą spodziewać się odrzucenia i realizacji zysków, które wyśle Bitcoina na ścianę popytu w wysokości 40 tysięcy, czyli. Odbijamy się pomiędzy 40 a 50 i nie jest to na pewno jakaś negatywna wiadomość, bo jeszcze niedawno byliśmy w granicach 30-40 tysięcy. Na koniec mamy informację o tym, że tylko w Stanach Zjednoczonych SEC musi zapłacić 10 milionów dolarów, a nawet się zgodzili na taką grzywnę, za prowadzenie niezarejestrowanych giełd aktywów cyfrowych. Popularna giełda kryptowalut jest również badana w Kanadzie przez OSC. Sek uzgodniła z giełdą kryptograficzną Polonieks ugodę w wysokości ponad 10 milionów dolarów. Także tu będą mogli sobie zapłacić taką karę. Pytanie, ile zarobili w tym okresie i czy to jest kara, ale zobaczymy, czy to jest ostateczna wiadomość w tej sprawie, bo jeszcze wiemy, że Sek, jeżeli są jakiekolwiek zastrzeżenia, może przekazać sprawę do DOJ, czyli Departamentu Sprawiedliwości. Pytanie, czy Binance będzie mógł osiągnąć taką samą ugodę i będzie wszystko na cacy. Jak tutaj wiele osób wskazuje, zobaczcie, Poloniech zapłacił tego dyszkę i dalej sobie będzie działał. Pytanie, czy to samo będzie z Binance i co się wydarzy w Kanadzie dalej i czy będą mogli zapłacić za te wszystkie kary. Tak się zastanawiam, z czego te kary są opłacane, miejmy nadzieję, że nie z celów charytatywnych, które w niektórych sprawach nie doszły tam, gdzie miały, ale to jest już taki poboczny temat. A zgodził się na nakaz zaprzestania działalności i spłatę 8 milionów dolarów wraz z osłonkami zaliczkowymi w wysokości 403 tysiące oraz grzywną w wysokości 1,5 miliona dolarów. Pomiędzy tą wypłatą a grzywnami Poloniex jest na haczyku około 10 miliardów. SEC ustanowiła fair find w celu dystrybucji wypłat i kar wśród oszukańczych inwestorów. Poloniex ani nie przyznał się, ani nie zaprzeczał, że doszło do nieprawidłowości w rozliczeniach z SEC. Czyli zaprzestanie działalności... Czyli oni nie będą dostępni w Stanach Zjednoczonych, czy, czy, czy to po prostu jest taka mała kara oprócz tych 10 milionów? Nie, nie wiem, bym musiał tutaj zrobić poważniejszy research w tej sprawie, ale widzę, że mamy Poloniex to cease and Desist, czyli zaprzestania działalności i zapłacenia tej kary. Hm. Wrócimy do tej sprawy w niedalekiej przyszłości. A zobaczmy, jak tutaj wygląda polski YouTube Krypto po w poniedziałek z Bitcoinem. Regulacje dziś z perspektywy czasu. Elevate CV, jak zarabiać na Secret Network. Bridge z Binance Smart Chainem. Tomasz Wrzeszyński, Kryptowaluty Bitcoin i powtórka wykresu z 2013 w 2021. O tym nikt nie mówi, analiza techniczna. Jest też Przemek -Humniecki. 3 miliony Ethereum spalonych byłoby. BitBay Polska, tygodniowy przegląd krypto. Encyklopedia Kryptowalut. Poranek z krypto. Również zapraszam. Max Satoshi. Bitcoin pod 46 tysięcy. Idziemy po all time high. Bitbay wznawia. pracę kantoru. 0% fee. Wojna o kryptopodatki w USA. Lekim biznesu. Kryptowaluty i inwestycje. Rady porady, Czyli jak zarabiać i nie tracić. 3.2.1 krypto, BTC, atak na 48.55, w tym tygodniu jest też piotr misiurek, wzrosty napędzane Chińczykami oraz NFT, raport z portfela za lipiec 2021, dzielą dawka dyskomfortu, Bitcoin, czyli fundament pod nowy internet, dzięki Stacks, krypto raport, Bitcoin ma siły na nowe all time high, analiza Ethereum i też oczywiście tutaj pewnie LTC, Cake, One, Matic i Weekend na zielono, ile rośnie Ethereum po a to było 3 dni temu, czyli jeszcze Patryk jest na wakacjach. Szczepan Benty, no superkoderzy przejmują kontrolę nad światem finansów. Kwarantanna z Bitcoinem. I na koniec mamy komentarze, zobaczmy, co to tutaj oznacza. Olinio89, dzięki, wielkie, dobra robota. Moje nazwisko: Hey Phoenix, pusto tu w internetach bez ciebie, pusto też US. Nie wiem o co chodzi z S, Czy to jest sukces inaczej, bez jego, czy coś innego. zniknąłeś w tamtej lokalizacji na dysk. I wspominanie zaczęło przeszkadzać. Dziwne. A, co do pana Jackowskiego, może miał przeczucie też co do Binance, że padnie. No. Pytanie: Zobaczymy, co się wydarzy. Za dwa miesiące. Mad Max, witam, powiem tak wcześniej: on mówi co innego. Jak wejdziemy na ruchome piaski, to co najmniej 6 miesięcy jesteśmy na spadkach. Teraz się tłumaczy i zmieni gadkę. Słuchałem poprzednie wypowiedzi: mówił coś innego, teraz co innego. Mowa trawa: jak dla mnie koleś CryptoCrew zmienia zdanie. I tyle teraz tam mówi, a później innego. Później się tłumaczy, że on nie kreuje rynku, tylko że wcześniej mówi co innego. Nie będę więcej go oglądał. Takie gadanie pod cenę. Szkoda czasu. I tak masz zrobić, Bartosz tutaj podpowiada dokładnie. No, <noise> dla każdego coś innego można powiedzieć. Ja oglądam ze względu na to, że interesuje mnie to, co się wydarzało wcześniej na wykresie, albo wydarzyło. I, I to jest dla mnie najważniejsze, że wiem i mogę zanalizować, czy jeszcze raz to się powtórzy. On właśnie takie niuanse widzi. Więc bez tego tak po prostu zastanawiam się, a Devcross Cross mówił o Krzyżu Śmierci zanim on się wydarzył, dużo, dużo wcześniej nawet podawał nam predyksy kiedy. I tak samo teraz ze Złotym Krzyżem jest jednym z pierwszych, który mówi kiedy może się wydarzyć, czyli druga połowa września, więc pytanie co dalej? Że niekoniecznie każdy musi tutaj oglądać KryptoCrew. Ważne, że wracacie chociaż na dzień dobry krypto. No i dzięki za to. GM Zasięg zagadasz z nim, czy nie zrobi takiego czegoś, jak teraz zrobi z BTC dla BSV, dla społeczności BSV. Ciekawy jestem, jakby wyglądał wykres dla ceny Bitcoina no Powiem ci szczerze, że chyba raczej by nie zrobił. Chociaż mogę zagadać. Mogę zagadać do KryptoCrew, czy jest w stanie też tutaj taki wykres przedstawić. Wojciech Baranowski dzięki Feliksy Pozowienia dla Jackowskiego, ja będę pamiętał, co powiedział i kiedy. O, Wojciech, zróbmy tak, ty będziesz nam przypominał za dwa miesiące albo trzy, Wojciech nam przypomni, czy miał rację, czy nie, bo ja jak to tyle mam tego materiału, to potem zapominam, ale Jackowskim akurat tutaj oglądę sobie czasami, potem robię wyjść i zobaczyć a nie miał racji, a miał rację i no i wtedy możemy tutaj od takiego względu tutaj podejść, dobra mamy to, ja wam życzę wspaniałego kolejnego dnia, dopiero mamy co? wtorek, ojej, także powoli ten czas leci, muszę powiedzieć po, po wakacjach, no ale okej, okay. no i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem